Rozmowa dnia. Wicepremier, minister gospodarki, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusz Piechociński w naszym studiu. Dzień dobry. Panie premierze, pana dwóch kolegów, znaczących kolegów polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego stawia to samo pytanie. Marek Sawicki pyta, czy koalicja ma tylko trwać, czy pracować. Eugeniusz Kłopotek pyta, czy chcemy jeszcze powalczyć, czy tylko trwać. Pana też nachodzą takie wątpliwości? Ja zajmuję się przede wszystkim konkretnymi sprawami. Ten 1,9 w ostatnim kwartale wzrostu PKB przy 0,5 za pierwsze półrocze jest, myślę, tego dobrym, ewidentnym dowodem. Ale mają rację, stawiając taką kwestię i pytając o to. W tej chwili wszystko się kręci wokół często politycznej piany. No, dzisiejszy występ mojego imiennika rano jest tego najlepszym przykładem. Najlepiej pokrzyczeć, napluć na wszystkich, oskarżyć o całe złotego świata, wyjść ze studio zadowolonym i na tym się polska polityka kończy. To był Janusz Palikot, żeby... Tak, to był Janusz Palikot. Przykre i przykry sposób uprawiania polityki, ale rozumiem, że coś się zaczęło i coś się kończy. I w tej chwili nie możemy żyć tylko wokół oświadczenia pana Hoffmana. Są od tego stosowne agendy i służby. Patrzmy im na ręce, aby sprawnie weryfikowały, analizowały nie tylko oświadczenia majątkowe polityków i ich stan konta. To jest oczywista oczywistość, ale oprócz tego jest potrzeba bardzo solidna praca wszystkich. No i na czym w tej chwili powinniśmy się skoncentrować? Dobre wykorzystanie środków unijnych z tej perspektywy unijnej, tak aby nic się nie zmarnowało i bardzo szybkie, płynne wejście do finansowania 2014-2020, umacnianie tych pozytywnych trendów, które ujawniły się w gospodarce. No mamy wreszcie po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy lepsze informacje także z rynku pracy, mimo że skończyły się prace sezonowe, to wydaje się, że wchodzimy z większą nadzieją niż dotąd. W dalszym ciągu jednak trzeba pilnować konkurencyjności. Stąd cieszy mnie to, że nowy minister finansów dołącza do tria pan prezydent Janusz Piechociński i właśnie minister Szczurek o tym, że trzeba zmienić i podejść całościowo do napisania nowej ordynacji podatkowej, tak aby relacje pomiędzy dobrym podatnikiem, uczciwym przedsiębiorcą a urzędem skarbowym były właściwe, a nie często patologiczne, jak pokazał film Układ zamknięty w bardzo mocnej, przecież dramatycznej filmowym przekazie. Dlatego dzisiaj najważniejsze jest to, nie tylko kogo zamienił na funkcjach ministrów, ale co chcemy zrobić do roku 2015, przy czym to chcemy musi być nie tylko kierowane do ministrów rządu, ale do wszystkich ugrupowań parlamentarnych, do całego parlamentu i do nas wszystkich. Bo proszę zwrócić uwagę, jak złośliwie trochę komentowano w zależności albo bardzo z satysfakcją, w zależności od przynależności partyjnej i poglądów, ten skok cywilizacyjny, o którym powiedziała nowa za chwilę wicepremier, to nie ma być skok cywilizacyjny premiera, wicepremiera Piechocińskiego, PSL-u czy Platformy, to ma być skok cywilizacyjny całego państwa, całego społeczeństwa, także samorządu, także organizacji pozarządowych, więc dzisiaj potrzeba tej więcej pozytywnej energii, a wydaje się, że ostatnie tygodnie, na przykład ten nadmiar ekscytacji tym, co wydarzyło się na partyjnych spotkaniach w sobotę, wokół tego się kręci dzisiaj polska debata. Nie wokół tego, co z nich wynika, ale tego, co się wydarzyło albo tego, co się nie wydarzyło. Ale wątpliwości są, panie premierze, nie ma się co oszukiwać. No. A czy to prawda, o czym wspomniał Marek Sawicki, cytowany już przeze mnie w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że od 2011 roku premier nie konsultuje z nami czy z ludowcami planów rządowych? Nie konsultował. Te zmiany były w pełnej konsultacji, bo równocześnie te same media podają, że do ostatniej chwili ważyły się losy niektórych ministrów i kandydatów na kandydatów. Tak było. W trudnej rzeczywistości własnego zaplecza partyjnego, wymuszonego dymisją pana ministra Nowaka, także chęcią, aby sobotnia konwencja Platformy zamykała trudny okres dla tej formacji. To wszystko rzutowało na decyzję pana premiera i sposób powoływania nowych ministrów. Widzimy bardzo wyraźnie, że jest to najbardziej autorskie rozdanie Donalda Tuska z kilku ostatnich. Do którego to rozdania pan jako lider współkoalicyjnej partii nic nie ma? Dlatego, że dotyczyła ministrów Platformy Obywatelskiej. A czy w drugą stronę też to działa? Jeżeli będzie dotyczyło ministrów PSL-u, to premier zaakceptuje każdą kandydaturę i każdy wniosek o odwołanie. To ciekawy rząd. Nie, nie ciekawy. My mamy swoich, wy macie swoich, nic nam nie. Nie, ale to nie w tych kategoriach. Po prostu umówiliśmy się i było przecież tak, że za mojego poprzednika Waldemara
Pawlaka, że kandydatów na funkcję PSL-owskie opiniuje, rozlicza PSL, a na funkcję PO Platforma Obywatelska i ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Za Waldemara Pawlaka, by to się nie wydarzyło, tak podobno mówią pana koledzy partyjni przy okazji ostatniej rekonstrukcji rządu, oczywiście. No, ale to mówimy o odejściu Rostowskiego, tak? PSL umierałby za Jacka Rostowskiego pewnie. No, a nie? Raczej nie? No widzi pan, ja nie mam powodów do tego, żeby ani płakać, ale ani wyjątkowo się cieszyć. Po prostu... nie ma pan dyskomfortu, że premier nie rozmawiał z panem? Ale rozmawiał ze mną wielokrotnie. Nie powiedział, że zostanie A, B, C, D wymieniony na X, Y, Z, powiedział. Ileż razy mam wyraźnie mówić, ja rozumiem, że część mediów, także moich kolegów, jest bardzo zniesmaczona tym, że na bieżąco każdego dnia, po każdym spotkaniu w poprzednim tygodniu nie przekazywałem sygnałów do mediów, kto zostanie, kto nie zostanie. Jedni robili rachunek ministra finansów. Wyszło, że około 20 osób jest na liście kandydatów na kandydatów. Ja wiedziałem, kto będzie, ale czy musiałem się chwalić, kiedy byłem o to proszony o dyskrecję? No nie, no więc nie grzejmy sprawy, która nie musi być gorąca. A ten tydzień? Ma pan w kalendarzu wpisane spotkanie z premierem? Tak. Kiedy? Jutro jesteśmy, czy jutro i pojutrze będą spotkania. Premier będzie na szczycie krajów środkowoeuropejskich w Budapeszcie, czy w Bukareszcie, przepraszam, a później będzie Rada Ministrów. Ale takie w cztery oczy spotkanie też chodzi? Też będzie, bo zawsze jest przed każdą Radą Ministrów. I na jaki temat będzie chciał z panem premierem pan porozmawiać? Na temat tego, nie tylko składu personalnego, ale tego, co pilnie chcemy zrobić. Chociaż tu priorytety są znane, więc rozstrzygnięcia OFE, dokończenie budżetu, zamknięcie programowania i pewnie moi koledzy oczekują bardzo szybki w tym zakresie decyzji i te decyzje będą. Z prostego powodu mamy tylko niecałe już 3 miesiące do wysłania ostatecznej wersji propozycji podziału pieniądza unijnego w latach 2014-2020. Swoją drogą to ciekawe, że ojciec, jeśli to właściwe słowo, zmian dotyczących otwartych funduszy emerytalnych odchodzi z rządu jeszcze przed podjęciem przez parlament decyzji. No i pan zresztą swego czasu powiedział, że taka wymiana ministrów byłaby wskazana w styczniu. Nie mówi pan, że będzie, tylko że byłaby wskazana. Tak, no to było 2 tygodnie przy okazji temu, uchwalania budżetu. Panie redaktorze, no przecież to żadna tajemnica. Powiedziałem, że na logikę polityczną wypadałoby z tymi zmianami poczekać do stycznia, kiedy zakończy się proces zmian w OFE i zostanie uchwalony budżet, ale rozumiem, że te potrzeby wewnątrzpartyjne Platformy zdetonowały kalendarz i pan premier przyspieszył. Czyli jakby co, to wszystko spadnie na Władysława Kosiniaka-Kamysza? Dlaczego? No bo on jest też tym nie, drugim ojcem. Nie, no to jest decyzja całego rządu i ponosi za to odpowiedzialność cały rząd. I pamiętajmy o tym, że nad tym projektem pracowały 2 resorty. I finansów, i pracy. Czy, kończąc ten wątek, czuje się pan jako lider partii równorzędnej, jako równorzędnego partnera w rządzie? A jeżeli nas nie ma w tym rządzie, to nie ma tej koalicji, a jeśli nie ma tej koalicji, to nie ma tego rządu. Pytałem pana przed rozmową jeszcze na antenie, czy kontrakty informatyczne w kierowanym przez pana resorcie gospodarki były kontrolowane, były sprawdzane, czy wszystko było ok, mówiąc językiem potocznym. Mamy tak zwaną infoaferę, a pan powiedział, że raczej tak, ale w ogóle sprawa się bierze z tego, że mało się kto na tym zna. I może cała ta sprawa właśnie bierze się z tego. Nie, no to jest, mówiłem w tych kategoriach na skróty, oczywiście odnosiłem się do tego, co wydarzyło się, czy mogło się wydarzyć, jak sugeruje prokuratura i CBA, stąd te oskarżenia i stawiane zarzuty w MSWiA i w innych potencjalnie resortach. Być może także za chwilę będziemy mieli odsłonę tych spraw także w samorządzie, bo tu media są pełne pikantnych szczegółów, ale jedno to media, a drugie to są decyzje CBA. Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy także sygnał, że ten proces był objęty jeszcze decyzją ówczesnego wicepremiera pana Schetyny, tak zwaną tarczą antykorupcyjną. W związku z tym... No co duże... to istnienia, której niektórzy mają wątpliwości, właśnie, żeby ale, było jasne. No, ja na przykład z wielką uwagą odpowiadałem za finisz prac nad negocjacjami z Patrią w sprawie Rosomaka. I to są takie właśnie sprawy, w których także przedstawiciele stosownych służb, tych trzyliterowych, w różnych rodzaju gremiach mają swoich przedstawicieli, tych, którzy są znani, ale także obserwują to zapewne funkcjonariusze, o których decydenci nie wiedzą w tych procesach. Stąd nie narzekajmy na to CBA, tylko przyjmijmy z szacunkiem to, że system wychwycił wiele
mamy taką skalę tego zjawiska osób, które w tym procesie naraziły Skarb Państwa na bardzo poważne straty i od tego jest wymiar sprawiedliwości, żeby bardzo szybko te zarzuty zweryfikować i podjąć stosowne decyzje. A komisja sejmowa, śledcza? I na razie organa państwa funkcjonują, o czym świadczą zatrzymania, decyzje, a także to, co ujawniło się przy okazji badania rachunku bankowego pana posła Hoffmana. Jesteśmy poddani szerszej, nie tylko takiej, ale bardzo... To skala nieporównywalna jest. Nie, nie, ale pokazuje, że jednak... Ta drobna sprawa, pozornie w stosunku do wielkich kontraktów, pokazuje, że ktoś czuwa i weryfikuje, analizuje, śledzi te dokumenty i tak powinno być w normalnym, demokratycznym państwie. Kiedy jest potrzeba powołania komisji śledczej? Kiedy organa państwa sobie z tym nie radzą? Kiedy mógłby być zarzut, że na przykład prokuratura jest pod presją polityczną? Czy CBA nie reaguje i niektórzy politycy, czytaj, zapewne z obozu władzy, mogą ukryć prawdę? Dzisiaj, kiedy są stawiane zarzuty, kolejne osoby są zapraszane na szczerą rozmowę i weryfikowane z działalności, którą prowadziły, to jeszcze ta propozycja jest przedwczesna. Zawsze znajdzie się taki polityk, zwłaszcza z opozycji, który powie, że CBA reaguje, ale być może nie do końca tak, jak powinna, że może trzeba się sięgnąć wyżej, bo kto wie, ja wiem, jak to naprawdę ale wygląda. Ale mamy pewne doświadczenia z komisjami śledczymi w polskim wydaniu i te komisje śledcze mają czysto partyjno, polityczno, medialny charakter. Wiele postaci tam się kreowało. Niewiele z tego, jeśli chodzi o konkretne wnioski, wyszło. W związku z tym poczekajmy, dlatego że wydaje się, że CBA tym razem, w tym wydaniu, robi dobrze swoje. Czy fakt, że Paweł Wojtunik będzie wciąż szefem CBA, ma to swoje znaczenie? Ja myślę, że wstrząsy także personalne, szczególnie w tak wrażliwych momentach, kiedy rozpoczęły się takie postępowania na taką skalę, byłyby odebrane właśnie jako próbę przekreślenia tego skutecznego działania. Stąd nie dziwię się, że pan Wojtunik będzie kontynuował swoją misję. Wciąż jesteśmy gotowi na wybory. To już zakończę jeszcze jednym cytatem z Marka Sawickiego. No, mamy w maju. Coś się miało wydarzyć, to mamy wybory. Ostatnio było 4-5%, zdaje się, ostatni sondaż. I 4-5% to są sondaże telefoniczne, w których wiemy, że PSL słabo stoi, zwykle, tradycyjnie już od lat, a w ankietowych badaniach rzeczywistych przy tej reprezentatywnej próbie to jest 6, a nawet 7%. Wicepremier Janusz Piechociński, nasz gość. Dziękujemy za spotkanie.